Jaki sos zrobić do grilla? Witam Was w mojej kuchni i mam do Was dwa pytania. Jak zrobić sos keto? Jaki sos może być białkowy? Zostańcie, bo przygotuję uniwersalny sos. Obejrzyjcie przepis na sos tzatziki, tak zwany grecki sos tzatziki. Zapraszam! Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę, Panie Łukaszu, że spodobał się Panu mój przepis na zupę toskańską. I mam pytanie, czy już Pan wypróbował? Pozdrawiam! A jeśli jeszcze tego nie wiecie, to mam na imię Agnieszka, a za kamerą Mariusz. Cześć! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jesteśmy także na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Nasz pierwszy składnik to ogórek. Może być to gruntowy, może być to ogórek długi. I jeśli używacie długi, to wystarczy jeden. Zaczniemy od obrania ogórka, bo ten sos również nazywany jest sosem z ogórka. Jeśli macie swoje własne ogórki lub ze sprawdzonego źródła, to nie musicie ich obierać, tylko zetrzeć ze skórką. Ogórek ścieramy na tarce na grubych oczkach, a również takim bardzo uniwersalnym sosem, który pasuje do wszystkiego, jest sos amerykański. Kliknijcie kartę. Ogórek solimy delikatnie. Mieszamy. Zostawiamy na 10 minut, a po 10 minutach odciskamy z tego nadmiaru soku, czyli wody. Dziesięć minut minęło, odciskamy ogórki z nadmiaru soku. I wrzucamy do jogurtu greckiego. Kolejny składnik to czosnek, który możecie również wykorzystać do zrobienia pysznego sosu czosnkowego. Przeciskamy przez praskę. Dodajemy drobno pokrojony koperek, łyżkę oliwy. Doprawiamy solą i pieprzem. Całość dokładnie mieszamy. Sos wystarczy już teraz włożyć na godzinę do lodówki, żeby się porządnie schłodził i jest gotowy do użycia. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia innych sosów, sosu chrzanowego i sosu tysiąca wysp. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Pa! Pa!